Siemanko, ja jestem Vertes i witam was w kolejnym odcinku z TNT Gamesów. Uhuhu, właśnie lepiej tam nie wiem. Zaczynamy od TNT Runa. Standardowo najlepsza gierka na początek w TNT Gamesach. To jest TNT Run oczywiście. Powiem tak, ostatnio do odcinka wbiliście tam ponad 2400 apeczek w górę, za co bardzo dziękuję. Jednak fajnie byłoby, jeśli byście dzisiaj wbili te 3000 apek w górę. To będzie naprawdę bardzo miło. Bo wiecie, w końcu jak seria powraca, to tak miło, jak jest dużo właśnie łapaczek w górę. Także liczę na was, że dacie radę wbić 3000 łapaczek w górę, że dołączycie nawet do klubu wczesno lajkujących widzów. Tak, czyli to są widzowie, którzy już teraz zostawili łapaczkę w górę do tego momentu, jak ja teraz mówię. Ale spokojnie, jest szansa, żeby dołączyć do tego klubu nawet teraz. Wystarczy zostawić łapaczkę w górę. Tak. O nie, to sobie pogadałem. A i tak długo nie pogadałem, nawet minuty nie było. Ostatnio sobie wbiłem na jeden kanał z Minecraftem. To wam powiem, że jak na film 10-minutowy gadać 3 minuty, żeby zostawić łapkę w górę, to było już chamskie, tak wam przyznam. A ja to tylko chwileczkę sobie pogadałem, a co? Bo mogę. I najlepiej chwileczkę, żeby po prostu nie pitolić cały odcinek o tym, tylko po prostu się zająć tym, czym się zajmuję. O, czyli graniem. Dobra, to nam fajnie przeszło. Ale obstawiam, że zaraz niestety pożegnamy się z tym poziomem. Pęk, pęk. Chyba, że użyjemy tutaj parkour skilla. Jej! Udało się! Woohoo! Double jump! A co? Bo mogę! Oh yeah! Mam kilka double jumpów, to z nich korzystam. Pęk, pęk, pęk. Tak się skacze. Hop, hop, hop. Powiedziałbym coś innego, ale nie wypada. O nie, ale się wrąbałem. Rąbałem się, mogłem się odwrócić i skakać szczęśliwie po innych bloczkach, ale wybrałem drogę hardcora i teraz mam dziką drogę. Dziką drogę. Normalnie jak jakieś życiowe wybory. Ja pierdziule. Ośmiu, gra. Co ja? Odwaliłem najlepszego. Normalnie popatrzyłem się, ile jest graczy. Nie patrz, Vertes, ile jest graczy. Po prostu graj do momentu, aż nie wiem, aż przegrasz albo jak wygrasz. Nie patrz, ile jest graczy, halo. A pierdziule, sobie zrąbałem dwa poziomy, aż kurde. A tam jeszcze było co wyklepać, nie? Normalnie jak wyklepać ze starego Passata, tak było co wyklepać jeszcze z tamtego poziomu. Kurde. Jak tak mogłem zrąbać? Ale spoko. Jak się uczy człowiek na błędach, tak już nie będę patrzył, ile osób zostało. Oh yeah. I tak widzę na czacie, że zostały 3 osoby, czyli jestem na podium. Hej! Tyle wygrać! Woohoo! O, dwóch graczy zostało. No nawet spoko. Ciekaw jestem, czy osoba tamta jest pode mną, czy nade mną, czy na moim poziomie. Tego dowiemy się już w najbliższych minutach tego odcinka. Fajniej będzie, jeśli to byłyby sekundy, ale wiecie. Skilla człowiek nie wybiera, skilla się uczy. Cokolwiek, po prostu sobie gadam głupoty. Jakby ktoś się zastanawiał, jakby ktoś był tutaj nowy, to pamiętajcie, że ja sobie lubię pogadać tak głupoty przy Minecrafcie, szczególnie przy minigierkach, bo to jest, no tak o, fajne. Na jaki tamkolwiek sposób. Ale niektórzy wchodzą, odpalą sobie Minecraft Party, gdzie akurat odpalam Vertesa Coelho, czyli najgłupsze teksty internetów w jednym odcinku i później sobie ktoś taki myśli, boż, co on głupoty zagada, halo. Co tu się dzieje? Zdejmijmy mu wszystkie reklamy na kanale. Pyk! Ten film jest nieodpowiedni dla reklamodawców. True story, ja wam mówię. Pogadacie głupoty i problemy na kanale. Takie tam. A ja się tutaj dobrze bawię. O! O! I o to chodzi, kurde. Dobra. Powiem wam, że tamten gościu przed chwilą jak spadł koło mnie, ha, to sobie całą grę zrąbał. GG! Ale miałem zapas jeszcze tutaj dużo i tutaj tego, kurde, to było pociśnięte. Na początku tylko sfailowałem tym, że się popatrzyłem, ile jest graczy. Później już sobie normalnie zacząłem cisnąć i kurde. To lubię. Kolejny TNT run wygrany. To jest to. Oh yeah. Chodźmy na PvP runa, czyli coś zdecydowanie trudniejszego i coś zdecydowanie... O, w mordę, jaki mały teren. Zdecydowanie to jest gra już na farta. Trzeba mieć farta, żeby po prostu kogoś uderzyć i nie spaść, nie? Pink. A ktoś wyszedł.
I'm stuck. XD. He quit. Okej. Okay. No, wyśmiałem kogoś za mocno i ktoś wyszedł. No życie. Czemu tu nie mogę wejść? Przecież to jest niziutkie. Kto tu postawił niewidzialne bloczki? Masakra. Chciałem sobie poskakać. A, przecież, no tak, no przecież tutaj się później odpala ten. Później to spada i ludzie by sobie wchodzili. Haha, wygrałem. I ktoś z drugiej strony. Nie, to ja wygrałem. Masz tu strzałę. I strzela. Kurde, myślałem, że to ktoś z Vertes Huba, bo podobny nikt tam sobie hasał. Hasał, bo chyba mam bana, bo dawno nie widziałem. Tak to jest, jak kogoś dawno nie widzicie, to chyba ma bana. A tutaj ma MVP plus. Dobra. Wreszcie mamy odpowiednią ilość osób. Odlicza nam się. Ojej! Zaraz się zacznie. Zaraz się zacznie akcja. Co ty tu robisz? Ha, halo, co tu się dzieje? Proszę odejść. No co tam? A ty co? Nic ciekawego w tej ścianie. Nic ciekawego. God damn it. No, chyba zadziałało. Dobra, ile tych sekund? Kurde, 30 sekund jeszcze. Ja pierdziule. Czemu to tak mało osób wbija na PvP rana? Aż tak trudniej tu wygrać, że ludzie nie chcą tu grać? Wiecie wy co? Dobra, 18 sekund. Zaraz się zacznie. Zaraz będzie akcja. Jaki Steve zakrwawiony, ja pierdziule. No patrzcie, no szalony. Szalony. Steve po SG normalnie. Oczy mu wypruli, ale i tak udało mu się żyć. Znaczy przeżyć. Udało mu się żyć, no nieźle. No nieźle. No nieźle. Spadać pikachandry. Pikachandry, pikachandry. Elo, elo, lagozaury. Dobra, ja sobie tutaj poskaczę. Oje, komuś pierdyknę. Jak to jest? To jest tylko na jeden etap! A nie, dobra, okej, okay, zdawało mi się. Nice, już naprawdę myślałem, że to jest przepaść w nicość. Ej, to jest większy level, to spoko. Ty, pikachandro! Pikachandro, ale chandro. Aha. To dobry lag był. O, już poginęli. MVP zginął. Ty cebularzu jeden. Jak cię znajdę, to ci wypatroszę kurde twoje gały i wsadzę tam dwa migdały. Ha. Tak, tak to dokończyłem. O ty kurde cebular jeden. No patrzcie, się przypruł. Spadaj w piekło. O ty goddammit. Lamusie, mam jedno HP! Głupi, przerąbany Steve'ek! Steve'ek bez opcji. Czekajcie, o! I jesteśmy po PvP ranie. Tam z cebularem sobie wyjaśniłem parę spraw za to fokusowanie. Była bardzo grzeczna rozmowa. Pamiętajcie o tym, tak było. Tymczasem przechodzimy do spliffa. Tak, swoją drogą chyba będę musiał sobie ogarnąć inną premkę. Bo kurczę, jak mam rangę YouTube na tych serwerach, to normalnie fokus goni fokus, że tak powiem. Każdy mi się tu chce fokusować, bo ranga YouTube. A na Hypixelu to jest już przerąbane, bo to wiecie, to jest, jakby nie patrzeć, największy chyba serwer na świecie, jeśli chodzi o graczy. No i niestety jak jest ranga YouTube, to wiecie, ranga YouTube na największym serwerze na świecie, to czasami, no niestety, no nie jest fajna opcja, bo wtedy się dzieje takie Minecraft party. No widzieliście tego cebulara, co mnie gonił. What the hell, musiałem zmarnować double jumpa. No way. Co to było? Kurde. Czekajcie, bo dzisiaj nie ogarniam tej gry. Wszystko dzieje się za szybko! Halo! Halo, to przez te dzikie konewki atakujące, dzikie wzgrzewki. Po wodzie. Żeby urosnąć. Halo. Coś obok mnie pierdykło. Nie ma, nie ma, nie, 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 nie. Ja tu parkour skill level 0 i mam przetrwać to. No nie wierzę, taka mała szansa, żeby wpaść w tą dziurę. Czemu ten skill odpychania ktoś mi użył na mnie? Kurde, no widzicie jakie chamstwo? Ja kurde nie ogarnię. Jak ja tego używałem, pamiętacie kiedyś? To ni grzyb nie wchodziło na nikogo. Bo zawsze, kurde, kogoś albo odpychało w złym miejscu, czy coś?
A to kurde, co by pocisnął? I akurat trafiłem w jakiś kurde otak łoszczeliny. Pach, najgorzej, masakra. No nic, no zdarza się. Trzeba wejść tutaj z powrotem do wprawy do tej gry. Ostatnio po prostu miałem takie małe fory, jako że kurde wróciłem, to podawali mi wygrać. Prawda, dzisiaj TNT rano wygrałem, ale to nieważne. Wizards. Oby był dobry team, naprawdę. Ostatnio to była jakaś porażka. Jak teraz zobaczę, że mój team przegrywa, to od razu wychodzę. Znaczy może inaczej, nie przegrywa, bo to wiadomo, że się przegrywa i wygrywa. Ale jeśli mój team będzie zdecydowanie bardzo mocno przegrywał. Tak jak wtedy, że tylko ja coś robiłem, to wtedy mówię, a to sobie przegrywajcie sami. Ostatnio serio, ostatnio powinienem naprawdę wyjść od nich, bo to co oni tam robili, to już nawet śmieszne nie było. To nawet nie było żałosne. To było tragiczne. Tak. To było chamstwo w państwie. Dobra. Póki co idziemy na punkty widokowe. Czerwoni zbierają punkty, nawet nie wiem w jakim teamie jestem, zaraz zobaczę. Oczywiście, że w niebieski. No oczywiście, że w niebieski. Wow, co się tu od Pawła, halo? Spadaj czerwony śmieciu. No kurde, jeden typ by go pogłaskał po czole. O, ale punkt przejęty, na szczęście ktoś tam za mną wleciał. Co się tu wyprawia? No nie, przejęli z powrotem punkt. Co ty za haksy miałeś? Ja widziałem jak poleciałeś. Jaki haksor. Kurde. Ajajajajajaj, szybko. Dobra, przyjmuję tam. Znowu jestem w przegranej drużynie. Przebij to szybko! Juuu! Bang! Ja wam nie dam tego przejąć, ja będę takim chamskim graczem jak wy zawsze. Aj, ile przetrwam, kurde. Co wy się tak tepacie? O, Jesus. Jakieś haksy klasy normalnie. Dobra. Znowu nam przejęli punkt, halo! Halo mój team! Halo mój team! Bang! Bang! Ha, 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 ha. Idę tutaj. Tutaj. Spadaj cieciu jeden, kurde! Da god damn it! O, zabiłem go! Mam szansę! Mam szansę! Już myślałem, że przegram! I bang, odzyskałem punkt. Prawda, nie na długo, bo on już tutaj leci. Tak, jeszcze go nie widziałem i powiedziałem, że tutaj leci. No to nic. No tak, no chodź się postrzelać, no chodź się postrzelać. No chodź. No chodź. I tu niebieski pomaga, bang. O, zabiłem go. Ja to mam twarta normalnie. Ciągle trzymamy ten punkt, no niestety, ale że ja się zajmuję tym punktem, to i tak przegrywamy. Mamy tylko jeden punkt, ten co ja zdobyłem. No nie róbcie sobie jaj, naprawdę, no już ostatnio to ogrywaliśmy. No i kurde, i patrzcie. I sobie właśnie przyjmuję ten punkt. Jeptel. Normalnie znowu chyba ja gram. Nie, tam co prawda jakiś koleś biega sobie przyjmować, no nie? Tam widzę, że coś się dzieje. Czyli coś próbują. Pójdę tam na drugi koniec mapy. Zobaczę, no daję wam szansę, żebyście sobie przeli jakiś punkt. Bo póki co nic się nie dzieje. Tylko tam ten punkt co ja brałem, to był odbijany. No tak. I co, i żadnego nie przyjmujecie, niebiescy? No naprawdę! Czemu ja mam taki niefart do drużyn? Pod domem wam zabieram punkt. No i patrzcie, i kto przejmie punkt? Ja przejąłem! Bo kto by inny przejął ten punkt jak nie ja? God damn it! To nawet nie jest śmieszne! Czemu ja trafiał do takich teamów? No i znowu team, który jest mniejszy, nie? Nawet posiedzę sobie na shiftie. O ty dziadu! Ciok, ciok, ciok! Wypierdziulaj! Nie przejmiesz tego punktu, bo ja tu sobie stoję. Na, 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 na. Ale... Bęk. Przynajmniej przez chwilę go nie przejmiesz. O, you killed. Super. Pół serduszka. I tylko punkt gamma. Ach, kurde, i mnie zabił. No oczywiście, i już po punkcie. Co moja drużyna tutaj robi z dobrego? Bo ja nie widzę, żeby oni cokolwiek robili.
Normalnie nie wiem. Ja się zastanawiam, czy im pomóc. Normalnie nie wiem, w czym im pomóc. Oni się rzucają tylko na ten punkt, czy co? Poszedłem sobie sam na jeden punkt. Na drugim końcu mapy. Przejąłem. Mamy punkt alfa! Nie wierzę! Pora świętować, ktoś oprócz mnie tutaj gra. Zapewne się tutaj rzucają. Szybko, magiczny skok. Oczywiście, że tutaj wszyscy się rzucają, bo zobaczcie, ile tutaj osób broni tego punktu. No jest nie do przejęcia. Jedną osobę, bo tutaj czerwoni się zebrali. A ja im pójdę tam, wlecę teraz, znowu zresztą. A już nie mamy żadnego punktu. Typowe! Typowe, kurde. Masakra. Normalnie chyba na sam razem, jak będę grał, to idę od razu do czerwonych. Chyba tutaj czerwoni się ustawiają, żeby wybierać czerwony team. Bo czerwoni tutaj chyba zdecydowanie wygrywają z reguły, nie? No i kurde, on tu broni. I kto tu jest oprócz mnie gotowy przejąć ten punkt? Nikt. Zupełnie nikt. I wygrali. Masakra. Masakra. Bydży. Bygy. Bad balanyce. O. Proszę bardzo. Pociśnięte. Masakra te Wizardcy, nie? To jest od samego początku ustawiony mecz. Wystarczy, że zobaczycie, że że jedna drużyna przejęła 3 punkty. Jak tutaj było na początku, już od razu wiadomo, która drużyna wygra. God damn it, masakra. Dobra, dobra, dobra. No nic. W dzisiejszym odcinku udało się niestety tylko i wyłącznie wygrać CNT Rana. Na szczęście z taką ogromną przewagą. Także to naprawiło, że tak powiem, sytuację z tym, że później się nie udało. Niestety PvP Run był za duży fokus. To mi się odpadło, był w spliffie, to kurde, wpadłem w dziurkę. I Wizardcy to zły team, tak. God damn it. Chociaż jakbym w PvP Runie się rzucił na początku na tamtego cebularza, czy jak mu tam nie było, to jeszcze byłaby szansa go ubić, ale że on się sfokusował pierwszy, no to już było po grze, bo nikt nie był tylko za mną tak. A, YouTuber! YouTuber! Dobra, dzięki wielkie za oglądanie. To był właśnie weekendowy maraton, 3 odcinków na tygodniu. Wow. Na tygodniu pamiętajcie, że tych odcinków dziennie są dwa odcinki dziennie, tak. A w weekendy są 3, zapamiętajcie. A cała rozpiska filmów, o której godzinie są i kiedy i gdzie i co i jak, jest właśnie na banerze, na kanale. Jak wejdziecie na mój kanał, to na banerze jest napisane wszystko co jak. Także dzięki za oglądanie, na razie, cześć, hej hej.